Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. A inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób grzeszny człowiek może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź: cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Siostry i bracia, ukochani w Chrystusie Panu, uczestnicy naszych rekolekcji wielkopostnych, kończymy dzisiaj te wielkopostne ćwiczenia rekolekcyjne przypomnieniem tej ważnej prawdy wiary, mówiącej o tym, że Boży wzrok, Boże spojrzenie jest stale na nas skierowane, że żyjemy w obecności Bożej, że Bóg patrzy na nas i jest świadkiem naszych myśli, naszych słów i naszych czynów. To spojrzenie Boże, które nazywamy Bożą opatrznością i które wyraża to, że Bóg otacza każdego człowieka, całe swoje stworzenie troską, opiekuje się, czuwa, strzeże, prowadzi historię świata i człowieka do szczęśliwego końca, jakim jest zbawienie.
To Boże spojrzenie na nas jest spojrzeniem kochającego, troskliwego, czujnego Ojca. To nie jest spojrzenie policjanta, który śledzi, patrzy. To nie jest spojrzenie jakiejś osoby ciekawskiej, która chciałaby jak najwięcej wydrzeć naszych tajemnic. To jest spojrzenie Ojca, który żywo interesuje się swoim stworzeniem i swoim dzieckiem. Czasami ten wzrok Boży spoczywający na nas jest pełen radości, zwłaszcza wtedy, kiedy Bóg widzi, że żyjemy szlachetnie, że zachowujemy Jego przykazania, że staramy się jak najlepiej zrealizować nasze ludzkie i chrześcijańskie powołanie. Bóg patrzy na nas z radością, na swoje dzieci, zwłaszcza wtedy, kiedy czynimy dobro, zwłaszcza wtedy, kiedy jednoczymy się z Nim na modlitwie i zwłaszcza wtedy, kiedy cierpiąc, pragniemy dźwigać nasz krzyż w zjednoczeniu z Chrystusem. Ale też niekiedy ten wzrok Boży, to Boże spojrzenie jest spojrzeniem zagniewanym. Wtedy, kiedy Bóg widzi zatwardziałość naszego serca, kiedy widzi, jak świadomie wybieramy zło, kiedy widzi, że nie chcemy się nawracać, zmieniać, poprawiać, kiedy widzi, że go odrzucamy, nie szanujemy, nie traktujemy jak Ojca. Zagniewane spojrzenie Boga może nie tyle na nas, bo Bóg jest miłosierny i kiedy żyjemy, zawsze mamy ten czas na nawrócenie, na przemianę serca, ile zagniewanie na grzech, na zło, na zatwardziałość, na niewierność. Niekiedy ten wzrok Boży jest dla nas wzrokiem pełnym litości i pełnym miłosierdzia, bo Bóg wie, że jesteśmy istotami słabymi, kruchymi duchowo i moralnie, że bardzo łatwo dajemy się zwieść pod szeptom szatana, że szukamy szczęścia tam, gdzie go nie ma, że łatwo schodzimy z drogi prawej na kręte drogi grzechu, ciemności i opuszczenia. Wtedy Bóg swoim wzrokiem nas szuka. Wtedy Bóg swoim wzrokiem nas przyzywa. Niepokoi nasze sumienia, pragnąc, ażeby niejako ściągnąć nas tym swoim wzrokiem na właściwą drogę. Bóg patrzy na to, co w sercu. I dla nas, siostry i bracia, to jest jakąś ogromną pociechą i wielką nadzieją. Bóg patrzy na nas nie powierzchownie, ale patrzy to na to, co się kryje w głębi naszego serca. On nas zna, On nas przenika do głębi. I możemy do Niego przyjść śmiało, z ufnością. Możemy otwierać przed Nim nasze serce, wypowiadać w modlitwie pragnienia, nadzieje, tęsknoty. Także możemy przyjść do Niego z naszą grzesznością i słabością po to, żeby Jego wzrok spojrzał na nas przebaczająco. Moi drodzy, dzisiaj też uświadamiamy sobie, to zwłaszcza słuchając Ewangelii, że Bóg nie tylko na nas spogląda, Bóg patrzy na nas, ale my mamy patrzeć na Boga. Możemy patrzeć na Boga.
możemy oczyma naszej duszy, naszej wiary dostrzec Boga, Jego obecność i Jego działanie w świecie, w historii, w naszym życiu. Że to jest wspaniały dar, jaki otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, dar wiary, która nam pozwala, że wznosimy się ponad to, co cielesne, co materialne, co przyziemne, co ludzkie, w sferę Bożego Ducha, dostrzegając Tego, który ukryty, tajemniczy, ale jest niedaleko każdej i każdego z nas. Kończąc rekolekcję, pamiętajmy o tym zadaniu. Zadaniu, które wynika z Chrztu Świętego. Otrzymaliśmy wzrok wiary. Wpatrujmy się zatem w Boga, w Jego Syna Jezusa Chrystusa, ażeby nie stracić właściwego kierunku naszego życia, ażeby nie pobłądzić, nie oddalić się niepotrzebnie gdzieś, gdzie nie znajdziemy niczego dobrego dla nas. Wpatrujmy się w Jezusa po to, żeby naśladować Jego miłość, Jego postępowanie wobec każdej i każdego z nas. Wpatrujmy się w Boga po to, ażeby wypełniać Jego wolę, a wypełniając Jego wolę, byśmy byli szczęśliwi. Moi drodzy, kończymy te rekolekcje wielkopostne, dziękując Bogu za dar przebaczenia grzechów w sakramencie pokuty i pojednania, za tę radość, której doświadczyliśmy w ciągu tych dni, wsłuchując się w Słowo Boże, za nadzieję, którą Bóg w nas odradza i za miłość, którą nas ogarnia i której bardzo z naszej strony pragnie. Pamiętajmy o tym, że rekolekcje są tylko chwilą, zatrzymaniem się, momentem, takim duchowym oddechem, że kończą się rekolekcje, ale nie kończy się życie chrześcijańskie. I teraz mamy pójść w naszą codzienność z tymi ziarnami prawdy, ziarnami miłości, ażeby być wiernymi. To jest nasze zadanie, być wiernymi Bogu w rzeczywistości, w codzienności. W starożytnej olimpiadzie na bieżni, którą mieli do przebiegnięcia zawodnicy, w połowie drogi umieszczano napis „Wytrwaj”. Biegacze, kiedy mijali ten napis, podnosili się na duchu. Wiedzieli, że przekroczyli już półmetek, że coraz bliżej do mety, coraz bliżej do zwycięstwa. My, moi drodzy, też wynieśmy w naszym sercu to zobowiązanie, to wezwanie do wytrwania. Do wytrwania w wierze, do wytrwania w Bożej miłości, do wytrwania i pielęgnowania nadziei życia wiecznego. Amen.